See that shit? You see that shit? You put it out there. You believe that? Releasing the Snyder Cut? HBO Max, man, I can't believe it. It's happening, finally. Release the Snyder Cut. Give it! No i witam was, moi drodzy, w tym zrobionym bardzo na szybko materiale w iście spartańskich warunkach. Tak, drodzy państwo, już nie tylko hashtag, nie tylko teoria spiskowa, ale fakt. Justice League Snyder Cut wychodzi na HBO Max w 2021 roku. Ten świat, ten rok jest jakiś bardzo dziwny. Najpierw pożary w Australii, potem koronawirus. A teraz Snyder Cut, ta teoria spiskowa, ten mityczny graal wszystkich fanów DCEU wychodzi na... no staje się fachnem po prostu. No i wiem, że już wszyscy wielcy tego świata YouTube'owego w dziedzinie filmowania się na pewno wypowiedzieli. To ja też chciałbym dodać swoją cegiełkę, ponieważ no... jakby nie było, jestem fanem DC. DCU może nie za bardzo te kinowe uniwersum mi podpadło, ale lubiłem Man of Steel. Jakoś wcale nie mam zarzutu do Zacka Snydera. W zasadzie można powiedzieć, że lubię tego twórcę, ponieważ no takich twórców ze swoim takim bardzo charakterystycznym językiem filmowym, stylem filmowym jest stosunkowo niewiele. A kurde, no 300 to naprawdę... czy tam Watchmen, naprawdę to są bardzo dobre filmy. No i jedyna zła informacja w stosunku do tego Snyder Cuta to jest to, że Screen Junkies będą musieli zrobić drugi materiał, bo miesiąc temu jakoś chyba robili na temat Snyder Cuta. No ale co chciałbym powiedzieć na ten temat? No, wszyscy mówią, to czy bardzo wiele osób mówi, których słuchałem, że w końcu fani się doczekali, że wymogi coś. Według mnie to wcale nie jest zasługa fanów, ponieważ to w zasadzie jest logiczna rzecz, ponieważ, kurde, ludzie czekają na ten Snyder Cut już od wielu lat. To jest chyba 2017 rok ten film i, kurde, nadal fani czekają tam przed którymś tam Comic-Conem, nie chce mi się teraz sprawdzać. Naprawdę fani wykupili billboard, że chcą Snyder Cut. No jejciu, to... ale teraz wiecie, jaka jest sytuacja. Jest pandemia na świecie. I żadne studio nie może teraz nagrywać dużych seriali, wielkich filmów. Więc, kurde, ludzie czekają na ten film od wielu lat. Zainteresowanie może nie tyle rośnie, ale no utrzymuje się... no jakieś się utrzymuje, no jakby nie było. Oni mają to gdzieś tam na dyskach swoich. To czemu tego nie użyć? To idzie na HBO Max, na platformę streamingową. Platformy streamingowe zupełnie inaczej działają niż takie, no, wypusty kinowe. Tam nie chodzi o to, żeby film zarobił, tylko o to, żeby ściągnął klientów. A coś takiego na pewno ściągnie. Zresztą teraz, no powiedzmy, że fani wymusili, żeby wypuścić Snyder Cut. Wcześniej był Sonic, teraz Snyder Cut. Może studia coś się nauczą, że jednak dobrze jest żyć z fanami jakichś marek. Nie tak jak Disney robi, że czy BBC, że wypuszczą coś tam. Nie wiem, Captain Marvel, czy teraz ostatnie dwa sezony Doctor Who. I każdy, kto będzie coś mówić, coś złego na temat tych seriali, to zostanie okrzyknięty jakimś tam seksistą, czy coś takiego. Najpierw był Sonic i Sonic naprawdę, to był fajny film. Zresztą zrobiliśmy z chłopakami podcast na ten temat. Jak najbardziej. I teraz wychodzi Snyder Cut? Czyli jednak może coś się rusza w tym Hollywoodzie. No ale co wiemy póki co? Premiera jest na 2021. Widziałem jakieś informacje, że może być to maj. Niektórzy twórcy, to znaczy twórcy, ci co robili materiały, mówili, że może to wyjść na początku roku. No, tego na razie nie wiemy. Wiemy, że wychodzi na pewno w 2021. Nie wiemy też w jakiej formie. Bo może być to normalny film. Taki, nie wiem,
na Zacka Snydera, to może to być, nie wiem, z 2,5 godziny. Może to być wersja reżyserska, która trwa 4 godziny, ale też pojawiła się propozycja wypuszczenia tego w 6 odcinkach. I to wcale nie jest propozycja studia, tylko to jest wynik rozmów ze Zackiem Snyderem. Więc ja kompletnie nie łapię. Nie za bardzo mnie to chwyta. Były już filmy w historii, które były przerabiane na seriale i to zazwyczaj nie wychodziło na dobre. Nie pamiętam już tytułu, ale w niedalekiej przeszłości też był w polskim kinie. Chyba któryś z filmów Patryka Wegi. Kobiety Mafii, czy Botox, czy któreś tam, kurde, pitbulle. No ale czy to w ogóle ma sens, wypuszczanie tego jako pełnoprawnego filmu, a nie jakieś po prostu ciekawostki, czy na przykład materiału za kulisami, czy coś takiego? No i tak jak gadaliśmy z Bartkiem na Facebooku, to on mówił, że nie, to zostało za mało nakręcone. Ale odpowiedź mi, my nie wiemy, ile tam zostało zrobione, a ile nie zostało zrobione. Według moich informacji zdecydowana większość została już nakręcona, nie zrobiono efektów i po prostu wtedy Zack odszedł, no bo ponieważ tam była tragedia w rodzinie jego i wtedy wszedł Whedon. Ale wiemy też, że Warner chce władować w ten film kolejne 25-30 milionów. Pytanie, czy to wystarczy? Joss Whedon zrobił te wszystkie reshooty, efekty i tak dalej w około 20 milionów. Oni teraz to pakują około 25-30 milionów. Więc jak najbardziej. A poza tym, kurde, ta ostateczna wersja Whedona no po prostu wyglądała okropnie, więc te efekty na pewno nie będą gorsze. I nawet nie mówię tutaj w samej technologii, no bo 3 lata no może wydawać się niewiele, ale myślę, że za tą samą cenę można teraz zrobić o wiele lepsze efekty. Faktycznie, to jest tylko 3 lata, ale kurde, no, technologia cały czas idzie do przodu. I kto wie, no efekty raczej na pewno nie będą wyglądać gorzej niż w oryginalnej Justice League, które zostało wydane kinowo. No i teraz mam parę takich pytań. No bo Justice League to była inna era w DCEU. To było przed Aquamanem, przed Hamadą, który wszedł za tego gościa, który debil po prostu kazał Whedonowi zrobić w dosłownie kilka miesięcy te wszystkie dokrętki i tak dalej. Whedon to jest dobry reżyser. Tam zrobił te Avengersy, zresztą Avengersy mi się pierwsze nie podobały nigdy w zasadzie. Tylko bardziej lubiłem Ultrona. Ale kazał mu zrobić w kilka miesięcy wszystkie te reshooty, efekty i tak dalej. To cud, że on w ogóle cokolwiek zdołał zrobić. W tym stanie, który wyszedł do kin. I to jest zupełnie inna era w Warnerze. I po prostu pytanie, co będzie z tym uniwersum? Bo nie wiemy, co się stanie z Snyder Cutem. Na razie jest tylko informacja, że to wyszło. Czy to będzie kanoniczne? Czy to będzie jakikolwiek miało wpływ na historię w przyszłych filmach? Czy to będzie po prostu taka ciekawostka? Ale póki co ja uważam, że ten film nie będzie kanoniczny. Ale teraz pytanie, co będzie, jeśli ten film będzie dobry? Co będzie wtedy? Batman v Superman faktycznie to było totalne gówno, ale wiadomo, może Snyder wtedy stał się bardziej ostrożny z robieniem, no ze sklejaniem, kurde, ilość tam filmów w jeden, że po prostu zrobił w miarę dobry film. Oczywiście z jego stylem. No i co wtedy? Będziemy mieć bardzo dobry Snyder Cut i będziemy mieć totalnie gówniany Justice League Whedona. I co wtedy? To będziemy musieli nadal uważać tę Whedonowską delay jako coś totalnie kanonicznego? Czy to po prostu jakoś wplotą potem? A poza tym chciałem zauważyć coś jeszcze. Jelly Snydera to nie był standalone film. To była pierwsza część trylogii. I teraz się pytanie ukazuje. Czy to będzie taka wersja, jaką mieliśmy zobaczyć, jak Snyder przekazał? Czy to będzie jakaś mniej
mniej lub bardziej zrobiona wersja, tak żeby po prostu zamknąć całkowicie, definitywnie sprawę Snyder Cuta. Ale też pytanie, bo póki co Snyder wcale nie jest zajęty. Ma niby ten film z Netflixem, coś tam o zombiakach podobno. Ale jeśli Snyder Cut okazałby się dobry, to pytanie, czy w ogóle chcieliby nadal z nim no po prostu robić filmy. No bo kurde, no wtedy by wyszło tak, że zrobił faktycznie gówniany film, cholernie drogi, ale on nie zbombował. Zrobił Man of Steel, który faktycznie nie podobał się wielu fanom, ale no jak najbardziej zarobił na siebie. I zrobił też Justice League Snyder Cut, który podobał się wielu ludziom i jakby nie było, może nie zarobił na siebie, ale no totalnie nie był klapą. Bo zdaje się nawet Whedonowska wersja zdążyła zarobić, to czy zarobić, wyjść na czysto, więc czy zobaczymy Zacka Snydera przy reżyserowaniu kolejnego filmu z DCU? Czy w ogóle on będzie chciał robić? No, trudno powiedzieć. Ale wiecie co? Jak dla mnie, tak personalnie dla mnie, czemu ja najbardziej się cieszę, że zobaczyć ten film? Bo ja na 100% zobaczę go. Ja się cieszę, bo w końcu zobaczę znowu Batfleka. Bo co by nie mówić, to Ben Affleck zrobił przegenialnego Batmana. Nawet mi nie chodzi o tą scenę w tym magazynie. Mi chodzi o samą kreację, o sposób mówienia, o kostium. To faktycznie to, że zabija, no to takie dość kontrowersyjne, ale kurde, sam Batman, gdyby został zrobiony w dobrym filmie, to na pewno fani absolutnie by nie pisnęli przeciwko Batmanowi Afflecka. Póki co to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy po Batmanie z The Animated Series, Batman, jakiego mieliśmy. Faktycznie był Nolanowski, ale to był dość kiepski Batman zamknięty w bardzo, bardzo, bardzo dobrych filmach. Więc no kurde, no tutaj mamy taki kontrast, że zły Batman zamknięty w dobrych filmach i bardzo dobry Batman zamknięty w bardzo złych filmach. No kurde, no to jest moje osobiste zdanie i zalecam, jeśli posługujecie się w miarę płynnie biernym językiem angielskim, to zalecam obejrzenie albo wysłuchanie bardziej wideo seju Full Fat Video o Batfleku. Tam jest, zdaje się, Batfleck najlepszy Batman, którego nie było, czy coś takiego. Nie wiem, no nie wiem co jeszcze tutaj dodać, też nagrywam na zewnątrz, to jest już teraz bardzo zimno, bo nagrywam to wieczorem. No i dobra, no to już by było na tyle, no. Zresztą, kurde, obejrzy to ze 100 osób i będzie. No, ale mniejsza. Dziękuję wam za wysłuchanie tego dość długiego wywodu. I co poradzić? No, pozostaje się cieszyć. Pozostaje się cieszyć, bo kurde, to jest naprawdę wielka sprawa, nie tylko dla fanów DCU czy filmów superbohaterskich, tylko to pokazuje, że świat się zmienia, Hollywood się zmienia, podejście twórców się zmienia. Właśnie pierwszym taką oznaką był Sonic, teraz wyszedł Snyder Cut, który po prostu był, którego wypuszczenie jest po prostu zlepkiem sprzyjających wydarzeń i tylko patrzeć, co przyniesie przyszłość. No, Disney teraz bardzo dostaje finansowo po dupie. Dwa jego największe źródła dochodu, czyli filmy i parki, w ogóle nie funkcjonują. W zasadzie pożyczają pieniądze, wylewają ludzi, którzy no, przez dekady już pracują u nich. Więc no, a dopiero co kupili Foxa za niebotyczną sumę. Więc też nie mieli jakichś rezerw większych. Więc no, świat się zmienia, strasznie się zmienia. I
No i co poradzić? No w tej sytuacji jedynym sposobem, żeby zobaczyć, co przyniesie przyszłość, to jest poczekać. Dziękuję wam ostatecznie już za wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć.